Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki, oficjalnie ma już nowego szefa. Zarząd Województwa Podlaskiego na dyrektora tej instytucji powołał Damiana Tanajewskiego. Jego kandydatura została również zaakceptowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego po wskazaniu go jako najlepszego kandydata przez komisję konkursową. I rzadko to się zdarza, kiedy kandydat otrzymuje pełną ilość głosów wszystkich członków komisji konkursowej, reprezentujących nie tylko marszałka województwa, ale również i związki zawodowe, instytucje kulturalne z całego kraju. Pan Damian Tanajewski wypadł na tym konkursie jak najlepiej, a następnie dostał bez zbędnej zwłoki uzgodnienie od ministra kultury i dzisiaj mogliśmy dopełnić te formalności, które powodują, że zostaje już oficjalnie dyrektorem Opery i Filharmonii w Białymstoku na okres 5 sezonów artystycznych, a zatem poziom zaufania z naszej strony otrzymuje ogromny. Ale poza tym poziomem zaufania ogromne oczekiwania. Te główne to przede wszystkim zadowolenie widzów, którzy będą chodzili do Opery i Filharmonii, tak aby program był jak najbardziej ciekawy, interesujący, rozwijający i tych najmłodszych mieszkańców naszego regionu, ale także publiczność dorosłą, zarówno tą dojrzałą, która szuka bardzo wyrafinowanego programu, ale również tą, która oczekuje edukowania się do odbioru dóbr kultury. Dotąd Tanajewski pełnił obowiązki dyrektora tej placówki. W sierpniu 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego odwołał poprzedniego szefa Roberto Skolmowskiego. Głównym powodem było zadłużenie instytucji na ponad 5 milionów złotych. Obecnie dług wynosi 2 miliony. Nowy dyrektor zapowiada, że opera pod jego kierownictwem będzie prezentowała cały zasób dóbr kulturalnych. Na pewno będę się starał w dalszym ciągu rozwijać linię programową Opery i Filharmonii Podlaskiej, zachowując oczywiście wszystkie dobre rzeczy, które do tej pory zostały przez nas wypracowane. Zdaję sobie sprawę z tego, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, żeby ugruntować pozycję Opery i Filharmonii Podlaskiej na rynku krajowym i europejskim. Jako że Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki, jest jedyną taką jednostką w kraju, która łączy w sobie jednocześnie i działalność operową, i działalność filharmoniczną. Do tego jeszcze jest to Europejskie Centrum Sztuki. Zgodnie z powołaniem tej jednostki do życia i ze statutem będę dążyć do tego, żeby ona łączyła tak naprawdę wszystkie środowiska kulturalne naszego województwa i miasta i umożliwiała jak największy rozwój naszego województwa i prezentowała cały zasób dóbr kulturalnych, które są tak naprawdę zgromadzone w tymże województwie. Jeżeli chodzi o działalność operową, na pewno będziemy starali się kontynuować klasyczną linię operową. W tym roku czeka Państwa premiera Carmen 25 września. W tej chwili są już prowadzone bardzo zaawansowane rozmowy po konsultacjach z miastem. Mamy zagwarantowany budżet na wyprodukowanie tejże opery. W następnym roku najprawdopodobniej będzie to Zemsta Nietoperza, z tego względu, że oprócz działalności operowej wydaje mi się, że w naszym województwie bardzo wskazane jest również wprowadzenie do stałego repertuaru operetki. Działalność musicalowa jak najbardziej będzie również kontynuowana. Linia programowa filharmoniczna zostanie zachowana na obecnym poziomie, który w tej chwili został Państwu też zaprezentowany, między innymi w dokumentach, które Państwo otrzymali. Od nowego sezonu artystycznego 2015-16 zostanie wzmożona działalność edukacyjna, z tego względu, że tak jak pan marszałek wspomniał, przede wszystkim musimy się nastawić na edukację naszych młodych widzów i jak największą dostępność do dóbr kultury naszego województwa. W zakresie Europejskiego Centrum Sztuki na pewno będziemy się nastawiali na szeroko rozumianą współpracę ze ścianą wschodnią, ale również i będziemy starali się nawiązywać kontakty z partnerami ze Skandynawii oraz z Europy Zachodniej. Tanajewski ma kierować Operą i Filharmonią Podlaską do 31 sierpnia 2019 roku. Znajdujemy się w zaadaptowanym pomieszczeniu, na strychu. Kiedyś tu po prostu nic nie było. Była powierzchnia jakby do wykorzystania. I właśnie powstał pomysł na to, żeby stworzyć w tym miejscu pokoje pracy twórczej
Złożyliśmy projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy dofinansowanie, no i dzięki temu utworzyliśmy pracownie, które właśnie od kwietnia zaczęły funkcjonować. Pracownie skierowane przede wszystkim do odbiorcy starszego, czyli można powiedzieć do seniorów. Dzięki temu też no, te osoby w sposób twórczy, aktywny mogą spędzić czas wolny, mogą też poszukać różnych inspiracji, swoich talentów, a my po to jesteśmy, żeby też animować ten amatorski ruch, żeby wspierać, żeby pomagać, no i żeby przede wszystkim tutaj to miejsce i cały Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku żył, był otwarty. Zajęcia odbywają się w małych, indywidualnych grupach. Wykwalifikowany instruktor plastyki prowadzi warsztaty stworzenia elementów scenografii, zdobienia małych form użytkowych czy podstaw rysunku i malarstwa. W jednej sali takiej naszej pracowni może się mieścić 3-4 osoby, więc są podzielone na dwa pokoje. Co jest oczywiście bardzo dobre, dlatego że przy rysunku to można wybrać sobie martwą naturę, czy jakiś motyw, nad którym się będzie pracować. Drugie grupy, raczej grupy takie, no można powiedzieć, rękodzielnicze, zrób coś pięknego, to są grupy też, które przychodzą dwa razy w tygodniu, po 2 godziny. Tutaj to się zajmujemy po prostu wszystkimi takimi ciekawymi technikami, nowymi, znaczy najczęściej to są stare techniki, które adoptujemy tak do współczesnych materiałów i tworzymy w ogóle inne troszeczkę rzeczy niż przeznaczenie naszych babć, tak, z tych starych technik. W tym miejscu aktualnie jest 8 pokoi, w zasadzie uruchomione są 4 pracownie, natomiast jeszcze docelowo chcemy utworzyć tak zwaną pracownię fotograficzną, pracownię związaną z digitalizacją. Całej powierzchni użytkowej jest ponad 140 metrów kwadratowych. No tu warto też dodać, że w zeszłym roku dobudowaliśmy windę, co bez wątpienia pomaga też w komunikacji, no szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze, a docelowo również, bo jesteśmy otwarci na osoby niepełnosprawne. Także myślę, że jeszcze w niedalekiej przyszłości również uruchomimy zajęcia właśnie skierowane do tych osób. Także generalnie rzecz biorąc, mamy zaadaptowane poddasze, mamy łazienki, mamy pełną infrastrukturę. No i cieszę się, że z jednej strony właśnie Ministerstwo Kultury nas wsparło, no a z drugiej strony też samorząd województwa, który również przekazał prawie 50% środków na realizację tej inwestycji. No i inwestycja wyniosła nas 460 tysięcy złotych. Warsztaty dlatego, że zdarzyło się wreszcie coś, na co czekałam od wielu lat i czego poszukiwałam w tym mieście na przynajmniej od 8 lat. Poszukiwałam, ponieważ zawsze chciałam uczyć się, nabyć takie umiejętności, nauczyć się rysować, nauczyć się malować. Natomiast moja jakby ścieżka edukacyjna od ukończenia szkoły podstawowej nie przewidywała takich zajęć, brakowało mi tego zawsze. Zawsze się tym interesowałam, chciałam się tego nauczyć i wreszcie dopiero teraz, po tylu latach, mam taką okazję. Warsztaty odbywają się 2 razy w tygodniu, kosztują 50 zł miesięcznie. Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu 85 740 37 25. Od 4 lat Białystok znajduje się w gronie prestiżowych miast w Polsce, które organizują targi książki.
Podczas tegorocznej, trzydniowej imprezy miłośnicy literatury mieli do wyboru ofertę przygotowaną przez ponad 60 wydawnictw z Polski oraz Białorusi. Są to jedyne targi po tej stronie Wisły, tak naprawdę no, na Narodowym są blisko Wisły i na ścianie wschodniej nie ma targów. Na targi przychodzi około 15 tysięcy ludzi, to jest potężna impreza. Tu jest tak mnóstwo autorów mamy. I wielkich, i naszych, z naszego regionu, więc przychodząc któregokolwiek dnia trafia się na zawsze na autora, bo jest ich kilkudziesięciu, ale w tym roku są też zabawki z książkami, jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, myślę, że to jest bardzo ważne, bo każdy może kupić książkę dla siebie, jedni mają problemy, więc kupią książkę na problemy, inni chcą myśleć i marzyć, więc kupią książkę o marzeniach i w tym jest sens robienia tych targów. Targi książki są okazją do tego, aby kupić bestsellery i nowości wydawnicze. Wystawcy przygotowali też specjalne rabaty. Oferujemy książki o tematyce historycznej, politycznej, politologicznej, religijnej, dotyczącej polskiej tradycji, ale także przyrody, co jest warte podkreślenia na Podlasiu. Dużym zainteresowaniem cieszą się książki profesora Żaryna, profesora Chodakiewicza, profesora Cęckiewicza, komiksy o żołnierzach wyklętych, to szczególnie starsze osoby często kupują młodszym pokoleniom ze swoich rodzin. Przyjechaliśmy z PG30 w Białymstoku na te targi książek. Myślę, że to jest fajna okazja. Każdy może znaleźć coś dla siebie od małych dzieci do dorosłych. Myślę, że każdy, kto lubi czytać książki, to coś dla siebie tutaj znajdzie. Uważam, że to bardzo fajna sprawa, bo tak naprawdę nie zawsze mamy możliwość spotkać w księgarni kogoś, kto nam jest w stanie podpowiedzieć, co na przykład takie małe dziecko mogłoby przeczytać i co jest warte zainteresowania i uwagi, tak? A drugą rzecz, tak jak to stoisko, na którym się w tej chwili znajdujemy, tak? W życiu się nie spotkałam z taką ilością bardzo ciekawego pomysłu, jak taka pianka do sklejania, tak? Czy tam kawałek dalej jest piasek kinetyczny, co powoduje, że dziecko bardzo fajnie się bawi. A jakie książeczki kupiła pani? Może dla siebie, czy też dla synka? Dla siebie jeszcze nie zdążyłam, bo nie zdążyłam. Na razie byliśmy zajęci oglądaniem książek dla dzieci. Skorzystaliśmy z opcji bajek do słuchania. Bardzo ciekawa rzecz, moje dziecko siedziało 15 minut na dole przy stole i nie mogłam go oderwać od stolika, taki był zasłuchany w to. I skorzystaliśmy z serii Kicia Kocia i Mądra Mysz. To są książeczki, które tak naprawdę, no Kocia Kicia akurat tak naprawdę do końca nie wiem, bo nie mieliśmy jeszcze z nią styczności, ale seria Zuzia tak naprawdę opisuje przygody Zuzi i w ten sposób tłumaczy dziecku i pomaga mu być przygotowanym na pewne sytuacje, które mogą go spotkać w życiu. Można tu znaleźć wiele ciekawych promocji. Oraz właśnie poszerzyć horyzonty. Co sobie pani znalazła ciekawego? To jest książka Leonarda Patrigianiego ze Światy. Ja ogólnie interesuję się fantastyką, więc właśnie musiałam to kupić. Ile książek w roku pani czyta? Ojej, nie zliczę. Czyli bardzo dużo. Tak, bardzo, bardzo dużo. W ramach festiwalu odbyły się liczne spotkania autorskie ze znakomitymi pisarzami oraz warsztaty dla dorosłych dotyczące pisania reportażu czy wywiadu prasowego. Organizatorzy przygotowali też ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży. Zajmuję się promocją w wydawnictwie, ale też prowadzę tutaj warsztaty na bazie książki Tajemnica Diamentów, która jest historią detektywistyczną, która ma na celu zachęcić dzieci do samodzielnego czytania. I wspólnie czytamy fragmenty, rozmawiamy o tym, na czym polega praca detektywa i staram się dzieciom pokazać, że samodzielne czytanie to jest też niezła zabawa. Jest to książka szwedzkiego autora Martina Widmarka. W ogóle jest to seria Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, która jest bardzo lubiana wśród właśnie dzieci z klas 1-3. Cieszy się ogromnym powodzeniem i jest przeznaczona do nauki samodzielnego czytania. Czwartym międzynarodowym targom książki w Białymstoku towarzyszył festiwal literacki Spotkania z książką na pograniczu kultur.